Zbliża się dzień, który my bardzo pamiętamy, o Kościele na Wschodzie. I chciałabym powiedzieć wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tym dniu będą się modlili za Kościół na Wschodzie i będą wspierali też materialnie wszystkie potrzeby Kościoła na Wschodzie. Chciałabym powiedzieć ogromne Bóg zapłać. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy włączacie się w tą pomoc, bo jest to konkretna pomoc i bardzo chcemy prosić też Was wszystkich o modlitwę za tych wszystkich, którzy posługują w kościołach na wschodzie, szczególnie na Ukrainie, z której przyjechałam. I chcę powiedzieć, że każda modlitwa, każda konkretna pomoc jest ogromnym wsparciem dla Kościoła na wschodzie. W swoim imieniu, w imieniu naszych dzieci niewidomych chcę szczególnie złożyć serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają też naszą działalność, podtrzymujecie naszą działalność, a jest dla nas to ogromna pomoc. I wielokrotnie bez Waszej pomocy, bez pomocy konkretnych ludzi dobrej woli, my nie byłybyśmy w stanie prowadzić naszej działalności i wspierać tyle rodzin niewidomych, które wspieramy, ale dzięki Wam. Dlatego jeszcze raz ogromnie dziękuję i polecamy się Waszym modlitwom.